Cześć. Przygotowując spis lektur, umieściłem, umieszczam tam fotografów, których szanuję, których fotografie wiem, że pomagają mi w uczeniu. N nie wszystkich fotografów uwielbiam albo sam biorę z nich przykład. Między innymi takim fotografem jest Martin Parr. Nie można go nie znać, nie można o nim nie mówić, nie można się do niego jakoś tam nie odnieść, e ponieważ wywarł olbrzymi wpływ na historię współczesnej fotografii, olbrzymi wpływ na y, agencję Magnum. Między innymi jego obecność w agencji zmieniła y, jakby linię, paradygmat pracy fotografów y, w tej kultowej agencji fotograficznej. Ta książka, którą umieściłem w spisie lektur, to jest książka retrospektywna, która y, pokazuje fotografię z, całej, z, całe, z całego przekroju jego twórczości. Mam plan jeszcze kupić album The Last Resort i to jest album, który mam zreprodukowany na slajdach i czasem z uczniami robimy tak, że zaciemniamy salę, ja wyciągam rzutnik, nie slajdy z komputera, tylko rzutnik, zwykłe slajdy i mam świetne reprodukcję całego albumu Last Resort, kiedyś zrobiłem. I wciągamy się w tę historię. I to jest w ogóle odlot. I powiem Wam, że nikt nie używa flesza w plenerze tak jak Martin Parry. Jeżeli są u mnie uczniowie, którzy mówią kręć mnie flesz, wie Pan, doświetlić. Jak się tacy zdarzają to ja mówię o, to w przyszłym tygodniu oglądamy Para na slajdach. Będzie mięsko. Polecam Wam serdecznie. Tę książkę, ale każdą książkę Martina Para. Hmm. Tutaj jest fajnie dużo do poczytania. Dużo do pooglądania. Dzisiaj w pracy, w przerwie, w szkole. Googlujcie sobie Martin Parr, znajdźcie sobie jakąś fajną publikację, zaplanujcie jej zakup, budujcie biblioteczki fotograficzne, rozmawiajcie o fotografiach, spotykajcie się na piwo. Mam nadzieję, że my się spotkamy na warsztatach my o fotografii w przyszłości i gdzie te wszystkie książki zawsze będę ze sobą woził. Życzę miłego dnia. Link do spisu lektur do pobrania pod filmem. Cześć!